Dzień dobry, witam na kanale AgroPro. Dzisiaj przedstawimy Państwu bardzo wyczekiwany ciągnik WM900 M3. Bardzo często pytaliście Państwo o jego dostępność, a więc już są 3 sztuki przygotowane do wysyłki do klienta, zmontowane z usługą montażu. A teraz przejdziemy sobie do odpalenia pierwszego z nich. Pierwszy włącznik. Później dodajemy gazu, włączamy ssanie. Zawsze przy usłudze z montażem wykonujemy taki test, czy wszystko działa prawidłowo, aby ciągnik do klienta pojechał w pełni sprawny. Tak one się prezentują. Naprawdę bardzo fajne i przyjemne ciągniki. Przeszły one troszeczkę lifting stylistyczny. Zmienił się kolor barku na czerwony oraz błotniki są w innym kolorze niż kiedyś. Weimar robi to celowo, aby zniwelować ilość podrabianych ciągników na rynku. Jest on przystosowany od razu do podpięcia kosiarki rotacyjnej na pasek klinowy. Pojemność silnika to 212 cm3, 7 koni. Pojemność baku około 3,5 litra. Zastosowany jest tutaj filtr olejowy. Należy pamiętać o uzupełnianiu go na bieżąco, wymianie, ponieważ szybko się brudzi. Koła 4x8. Ciągniczek wyposażony w 4 biegi. 3 do przodu, 1 do tyłu. Pierwszy bieg jest dość wolny, fajny do pracy z glepotwizarką. Tutaj znajdziemy gaz, włącznik i wyłącznik, sprzęgło. Okrywa na koło pasowe. W zestawie idą także takie glebogryzarki zakładane na oś. Posiadają one 4 sekcje. Po 3 noże oraz talerz osłaniający rośliny. Sekcję można regulować, odpinać, także można zmniejszyć lub zwiększyć. To teraz przejdziemy sobie do wymiarów. Od koła do koła będzie 50 cm na oryginalnych piastach. Jeżeli chodzi o prześwit, to będzie około 12 cm. Cały wymiar od błotnika do błotnika to około 80 cm. Długość od mocowania na kosiarkę
do kierownicy, około 70-80 cm. I wysokość to również około 80 cm. Pamiętajcie Państwo, iż kierownica jest w pełni regulowana. Jeżeli chodzi o grzebogryzarkę zakładaną na oś, to będzie 55 cm na jedną sekcję.